straży pełnił straż jeden z mieszkańców Trzebiatowa. Odwiedziła go jego dziewczyna, przynosząc mu na kolację misę gorącej kaszy. Oczywiście zamiast jedzeniem młodzi kochankowie zajęli się sobą i w czasie tych miłosnych igraszek nieopatrznie potrącili misę gorącej kaszy, która spadając akurat trafiła za kołnierz skradającego się Woja Gryfickiego, który poparzony kaszą narobił wrzasku i tym sposobem zaalarmowane zostały straże miejskie. I w taki sposób właśnie kasza uratowała Trzebiatów przed podstępną napaścią. Wykorzystujemy tę legendę, by co roku organizować dla turystów święto kaszy, podczas którego gotujemy kilka tysięcy porcji kaszy, dzieląc ją wśród wszystkich przybywających do nas turystów.